Drodzy zgromadzeni, każda modlitwa, każde nabożeństwo na zakończenie ma to bardzo dobrze nam wszystkim i w wszystkich językach znane słowo Amen. Amen tłumaczymy, niech się tak stanie, niech tak będzie według woli Bożej. Za chwilę to Amen będzie włączone błogosławieństwo, które nam przekaże przygodny ksiądz biskup. Ale nim to uczyni, pragnę jako przełożony domu zakonnego w Głogowie, niesiony wiarą pokoleń, jak słyszeliśmy, w imieniu najstarszych współbraci i seniorów, w imieniu duszpasterzy i grupy misjonarzy złożyć serdeczne podziękowanie. Ale jak wypowiedzieć to podziękowanie dzisiaj? Chciałby się wymienić tutaj wszystkich i powtórzyć raz jeszcze tych wspominanych tutaj według stopni godności, ale także i tych najmłodszych z ogromnymi talentami, którzy tutaj modlą się, którzy tutaj służą w tej parafii, w tej wspólności, w tym mieście i w tej naszej ojczyźnie. Dlatego, kochani bracia i siostry, najpierw to podziękowanie przeniknięte darem Eucharystii, bo przecież to jest najpiękniejsze dziękczynienie. W tej Eucharystii zanurzaliśmy się przed chwilą, a Eucharystia łączy to, co wczoraj, to, co jest przeszłością, to, co jest teraźniejszością i to, co nas czeka, czyli to, co jest wiecznością. Bo to jest sam Jezus Chrystus, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie w swojej chwale. I w tym nas zanurzał tym Bożym miłosierdziu, czcigodny ksiądz biskup, któremu serdecznie dziękujemy za obecność nie tylko dzisiaj, ale wielokrotnie w tej naszej świątyni, za ogromną życzliwość i współpracę z nami redemptorystami. Serdecznie, księże biskupie, dziękujemy za Twoją obecność. I pragniemy Cię prosić, prosimy Cię, byś przekazał nasze pozdrowienie i te nasze oklaski przygodnemu księdzu biskupowi ordynariuszowi Tadeuszowi oraz także księżom seniorom, biskupom i kapłanom tam współpracującym w Zielonej Górze czy w Gorzowie. Proszę, prosimy przekazać nasze pozdrowienia. Na Twoje czcigodne ręce, księże biskupie, kapłańskie, pragniemy także przekazać nasze podziękowanie wszystkim kapłanom tu obecnym, w osobie dziekanów, w osobie proboszczów, wikariuszy, obydwu dekanatów, nie tylko z ziemi głogowskiej, także obecnych. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność, za piękną Waszą współpracę z nami, redemptorystami. Pragniemy podziękować także czcigodnym tu zgromadzonym przedstawicielom władzy samorządowej, władzy na różnych szczeblach za to, że jesteście, za to, że w tym pokoleniu, na początku tego tysiąclecia wiary i życia jesteśmy razem i chcemy tę piękną ojczyznę Polskę dalej budować, by ona kwitła pięknem życia i wiary, o co tak pięknie prosił święty Jan Paweł II. Mamy tutaj na ścianie, na wzniesieniu chóru piękne wezwanie pokolenie JP2. Jan Paweł II nam towarzyszy, wpisany w to wielkie pokolenie naszych rodaków. Dlatego, drodzy zatroskani o naszą ojczyznę, jesteśmy z wami, naszą modlitwą, bo każdego dnia w naszej wspólnocie modlimy się za ojczyznę, za wszystkich dobroczyńców, za wszystkich, którzy, z którymi żyjemy, sąsiadujemy, pracujemy. Właśnie z tym podziękowaniem, drodzy bracia i siostry, zaangażowani w sprawy społeczne, polityczne naszej ojczyzny, pozostajemy wdzięczni. Nie będę wymieniał znów z imienia czy nazwiska godności, by to było uczynione, ale współpracującym tutaj wam z nami serdecznie te podziękowania przekazujemy. Pragniemy także podziękować wszystkim według stanów godności złączonych z naszą parafią, z naszą wspólnotą na przestrzeni właśnie tych lat, pokoleń, ludziom nauki, kultury, sztuki za piękną współpracę tutaj reprezentowanym przez nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół. Pragniemy także dziękować za piękną współpracę ludziom służby, wymienionym tutaj przedstawicielom służby w policji, czy straży pożarnej, czy innych służb działających w mieście. Ale drodzy
Na pewno kogoś zawsze się pominie, więc pragnę wszystkich objąć tym podziękowaniem, szczególnie przybyłych dzisiaj przedstawicieli kół biur Radia Maryja. Oczywiście na czele z ojcem Witoldem Hetnarem, który kiedyś tutaj pracował, a dzisiaj posługuje w radiu wraz z pracownikami, wraz z tymi technikami, którzy stoją przy kamerze czy tam przy konsoli. Dziękujemy wam za obecność dzisiaj, za ten apostolski, ewangelizacyjny trud. Bardzo wam dziękujemy, szczególnie na twoje ręce, ojcze Witoldzie. Prosimy, byś przekazał nasze pozdrowienia, podziękowania ojcu dyrektorowi. A tak się składa, że ja też w Toruniu przed laty pracowałem, gdy jeszcze radia nie było, to zbierałem gruszki śliwe na tym miejscu, gdzie jest radio. Jestem osobiście bardzo Bogu wdzięczny za to niezwykłe dzieło, które dzisiaj tak się rozrosło na tej małej działeczce. To jest wielki cud Boga dla nas na przełomie tysiącleci, moi drodzy. Więc dziękujmy za tę wspaniałą rodzinę Radia Maryja, która dzisiaj jest tutaj z różnych parafii reprezentowana. Kochani bracia i siostry, niech święty Klemens, który nam dzisiaj patronuje z pokolenia na pokolenie, jak tutaj mamy na pięknym obrazie, ukazane także wezwanie, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, niech ta wiara pokoleń, a dzisiaj przez nas przyjmowana, będzie pogłębiana w duchu tego wezwania, abyśmy nieustannie szli za Chrystusem, odkupicielem człowieka. Mamy jako redemptoryści głosić to obfite odkupienie i dlatego przy waszej pomocy, wdzięczni za waszą obecność, za wszelką współpracę, chcemy czynić tu w tej świątyni bardzo żywą, aktualną duchu ewangelizacji, duchu właśnie tego wezwania, by nieustannie Chrystus nas umacniał, prowadził, napełniał radością i pokojem. Wszystkim z serca Bóg zapłaci.